proszę, gdzie jest to miejsce, gdzie jest ten lepszy świat? Niebo z dziecięcych lat. Czy ktoś odpowiedź zna? To nasze życie nas nie rozpieszcza. Mamo! Posłuchaj mnie! Wiesz, co się stało? Co? Zostałam wszystko, jest matmy. To jest nieważne. Co jest nieważne? Ja się mówię sobie od castingu. Jakiego castingu, mama? Od castingu. No ale to jest bardzo ważna. Słuchaj, jak będziesz sławną modelką, to będziesz miała bogatego męża i szkoła nie będzie ci potrzebna. No jak się mogę tego męża, no jak dojść do wszystkiego sama? No, moja mama była bardzo szczęśliwa, że dostałam 6 za niej. Moja mówi tylko o castingach, no jestem sama, mama. No ale ty musisz też się trochę o szkole. Ale mama jest dla mnie najważniejsza, muszę robić to, co ona mówi. Ej, czy to twoja mama? Mama? Nadia, co ma robić? Wiesz, nie ma sama kalorii! Co ma sama kalorii? A nie masz wyglądać tak jak ona. Mamo, przepraszam, nie wiem! Ja to wyciekam! Halo? Roberto! O, cześć kochanie, co u ciebie? A, u mnie świetnie! Ostatnio byłam na wakacjach z Antonio. Szkoda, że go nie poznałeś, on jest świetny. Był fantastycznie. A teraz na poważniejsze sprawy. Są jakieś castingi dla mojej córki? Casting? No, właśnie szukam modelki do reklamy bikini. Scenę będziemy nagrywać w Miami Beach. To zajebista oferta. Wyślij mi jeszcze zdjęcia Nadii i jakoś się tam dzwonimy, nie? A, no to super, no to buziaki. Dziadki, pa. Mua. Nadia, wstawaj! Znalazłam dla ciebie casting. Wstawaj! Jaki casting? Musimy zrobić zdjęcia, rozmawiam z Roberto i znalazłam dla ciebie casting w Miami. Miami, tylko mama. Że, chodź, robimy zdjęcia, tylko że w bikini. Bikini, a ja bikini. Się czuję, mamo. Jesteś piękna, nie martw się, robimy mama, zdjęcia, mama, dawaj. Dobrze. Dobrze. Roberto, tutaj mam córkę Nadię. Jak widzisz, jesteś piękna i jest najchudsza w klasie. Obejrzę sobie jej zdjęcia. Co myślisz? Nie znam. Co myślisz? Dziewczyna ma potencjał, ale zdecydowanie ma zagrożone. Nie. Widzieliśmy w domu. Poza numer 5. No pokaż. No zobacz. Prześliczna. Poza numer 2. No, Roberto, powiedz coś. Prześliczna, nie musisz. To jest twoje marzenie, wielkie marzenie. Zachwycające, ale schudne. Ja to schudni! Nie, Roberto! Żeby zostać modelką. Jak skutecznie schudnąć? Agencja, Roberto. To musi być to. Jakiś numer do Kasandry. 658-324-223. To jaki masz teraz towar? No wiesz, różne. Hera, Coca, Hash, LG. Halo? Słucham. Kasandra? Tak, tutaj Kasandra z agencji modelek Roberto. Czym mogę służyć? Poszukuję skutecznego sposobu, żeby schudnąć. Może jakieś tabletki? Tabletki? To wiesz. Na rogu o 19 dzisiaj. Bardzo dziękuję. Spadłem pani z nieba. No hej. Hej, Kasia. Ale dzisiaj było luzik w szkole. No, fajnie było. To co, idziemy do mnie? Ale ja co do ciebie? Ja mam dzisiaj kaszki. No ale obiecałaś mi się tam, że przyjdziesz do mnie. Ale nie mam czasu. W ogóle nie masz dla mnie czasu. Nigdy nam nie masz czasu. Casting, a szkoła?
No, a przyjaciele? Muszę robić to, co mama mi każe. Co mam poradzić? No, ale to kończy się po prostu. No jak to? No, muszę robić to, co mama mi każe, tak? Nie Nic musisz. Nie mogę tu poradzić. No, nie wiem, bardzo się zmieniłaś. Mam lepsze koleżanki od ciebie. Są ładniejsze, mądrzejsze i są o wiele szczuplejsze. Dobrze, jak się chcesz. Ja nie chcę się kolegować z taką dziunią jak ty. A, ja mam lepsze koleżanki od ciebie. O, papa. Kochanie, jak ty ślicznie wyglądasz. Teraz wszystkie agencje ciebie przyjmą. Jestem z ciebie dumna. Nadia, poczekaj. Kasia, co ty robisz? No, popatrz, co ty robisz teraz? Ja na casting, ale modelkę. To popatrz, jak ty wyglądasz. Jakie masz porę pod oczami, jaka jesteś chuda. Teraz piękna. Kiedyś byłaś piękna. Kiedyś byłaś piękna. Na casting, nie odwracać. Jezu, Nadia, co ci stało? Jezu, Nadia, czy ty oddychasz? Nadia, obudź się! Jezu, muszę zadzwonić po kredkę. Moja przyjaciółka zasłabła i nie oddycha. Ona chyba nie żyje. Proszę, przyjaciółka, najszybciej. Nadia, mów do mnie! Oddychaj! Nadia!